Uważam, że to jest strasznie głupie, jak ktoś mówi o tym, żeby akceptować siebie, kochać siebie i tak dalej. Przy czym jest w pełnym makijażu i jest mega ładnie ubrany. W sensie, nie chodzi mi też o to, żebyście się ubierali jak bezdomni. Po prostu ja wiem, że większość z was będzie to oglądała w łóżku, albo po prostu będziecie to oglądali w swojej piżamce wieczorem, już gotowi do spania. Będziecie widzieli, że ja wyglądam tak samo. Jestem w ubraniu, w którym chodzę codziennie po domu, jak wrócę z pracy. Ale akceptuję siebie taką, jaka jestem teraz. I akceptuję siebie taką, jaka jestem, jak się pomaluję, ubiorę ładnie i tak dalej. I chyba w moich czasach jakoś tak dużo ludzie nie patrzyli na to, jak wyglądają. Chociaż ja strasznie siebie nie lubiałam i nie akceptowałam. Uważam, że jestem brzydka. Miałam wtedy strasznie dużo problemów z twarzą, w sensie miałam okropny trądzik młodzieńczy. Byłam też trochę grubsza. Ciągle porównywałam się do dziewczyn, które były ze mną w klasie i wszystkie były szczupłe i takie ładne i ja zawsze chciałam być szczupła. Strasznie siebie nie lubiałam, nie lubiłam na siebie patrzeć, chyba że byłam pomalowana. I najgłupszy błąd, jaki zrobiłam, to zamiast dbać o moją cerę i o moją twarz, to się malowałam. Wykładałam dużo pieniędzy na kosmetyki do malowania, zamiast wydać kosmetyki do dbania o cerę, co jest głupie, bo zamiast wyleczyć coś od środka, to po prostu to przykrywałam. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, kim ja jestem. A chyba nawet nie chciałam siebie poznawać i dowiedzieć się, kim jestem, bo też dużo ludzi mnie krytykowało wtedy. Dużo ludzi mnie odrzucało, nie rozumiało. I chyba przez to, że oni mnie tak traktowali, ja pomyślałam sobie, skoro inni mnie nie lubią, to czemu ja mam lubić siebie? Strasznie jest ciężko żyć, kiedy siebie nie lubisz. Nie da się zmienić tego, że się ze sobą samym żyje. I dopóki się tego nie zrozumie i dopóki się nie poda sobie takiej ręki i powie, dobra, postaram się ciebie zrozumieć, może tak jakby odpuszczę trochę. Ludzie często się krytykują. Ja mówiłam sobie tyle strasznych rzeczy, że jestem brzydka, że jestem głupia, że nic nigdy w życiu nie osiągnę. To mnie bolało i nie dość, że ci ludzie zadawali mi dużo, dużo krzywdy, to ja sama sobie zadawałam jeszcze dodatkowo krzywdę tym, że to samo sobie mówiłam, a nawet jeszcze gorsze rzeczy. Bo prawda jest taka, że nikt nas tak nie może skrzywdzić jak my siebie samych, więc to, że mówimy sobie takie rzeczy, że krytykujemy siebie, że wymagamy od siebie za dużo, jest bardzo złe i bardzo męczące. Czasami może przyjść moment w naszym życiu, gdzie naprawdę zostaniemy tylko sami i będziemy mogli liczyć tylko na samych siebie. I bardzo przykro jest, jeżeli siebie w tym momencie zawodzimy. Jeśli nie kochamy siebie na tyle wystarczająco, żeby sobie pomóc. Ja sobie nie chciałam pomagać, ja się nie chciałam sobą troszczyć, zajmować się, ale bardzo chciałam zajmować się innymi. I całe moje życie skupiałam na innych, byle tylko nie skupiać go na sobie. I bardzo teraz tego żałuję, bo odkąd żyję dla siebie, robię dla siebie rzeczy i się o siebie troszczę, pomagam sobie, jestem wyrozumiała dla siebie, to żyje mi się tak strasznie łatwo i tak dobrze i nawet jeżeli są złe chwile i coś złego się dzieje w moim życiu, ja mam to podparcie w samej sobie i to jest coś niesamowitego, jak można mieć tyle wsparcia, w sensie wcześniej było mi ciężko, bo wydawało mi się, że jestem z tym sama i było tak, byłam sama, ale sama sobie też nie chciałam pomagać, a teraz jestem z tym sama, ale czuję, że nie jestem, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Wszystko przychodziło po kolei. Najpierw przyszła tak jakby akceptacja mojego wyglądu, a zmieniło się to w momencie, kiedy na mojej twarzy pojawiło się bardzo silne zapalenie. Pokażę wam to zdjęcie, chociaż boję się, że dostanę jakieś ograniczenia, bo no nie było za ładnie i męczyłam się z tym prawie przez pół roku, żeby to wyleczyć. Brałam różne antybiotyki, stosowałam kremy i tak dalej i to wszystko tylko się powiększało. Może ciężko będzie w to uwierzyć, ale to było spowodowane stresem. Ja w sobie miałam naprawdę tak dużo stresu, że to nie mogło już w moim ciele być, więc wyszło na moją twarz. Więc wyobraźcie sobie, jak musiałam być zestresowana, jak musiało być mi ciężko. Jak musiałam być strasznie zmęczona, że coś takiego pojawiło się na mojej twarzy. To nie jest łatwe żyć czymś takim. Ja wiem, że dużo ludzi ma właśnie taki problem,
że mają taką cerę albo coś im wyskakuje na twarzy. No i społeczeństwo bardzo źle traktuje takie osoby, nie wiem, uważa, że się nie myją i że dlatego to mają, a to nie jest dlatego. Można być najczystszą osobą na świecie, a takie rzeczy po prostu biorą się nawet czasami ze samego stresu, a nie z tego, że ktoś się myje albo nie. Czasami biorą się z tego, że ktoś ma takie geny, czasami po prostu tak jest. Ja nosiłam nieraz taki plaster na tutaj, żeby tego nie pokazywać, jak chodziłam w miejsca publiczne. I bardzo się bałam pokazywać to komukolwiek, bo... No nie wyglądało to za dobrze, ciągle z tego lała się ropa i bałam się, że zostanie tak już na zawsze. Ja zaczęłam chodzić na terapię, w międzyczasie to zaczęło powoli schodzić, więc nie dość, że tak jakby leczyłam się w głowie, to leczyłam się też fizycznie, w sensie różnymi kremami takimi i tak dalej. Ja mało co wtedy nagrywałam na Instagramie, po prostu nie chciałam się pokazywać, bo czułam taki dyskomfort tego, że ludzie będą coś mówili o mnie, zwłaszcza, że na Instagramie dodaje się same super fajne rzeczy i tak dalej. Więc jak dodałam to zdjęcie, mało kto chce w ogóle pokazywać swoje wady i pokazywać to, jakim się jest człowiekiem, bo człowiek nie składa się tylko z samych zalet, ale składa się też z wad. I to jest trochę przykre, że na Instagramie są same zalety i ludzie tak jakby chcą kreować to, że jest tak super, chociaż nie zawsze tak jest. Więc ja jak płaczę na Instagramie, to po prostu cieszę się, że mogę to przekazać dalej, że pokazać wam, że nie musi być zawsze super, że nie wszystko jest idealne w życiu. Że nawet jeżeli jestem już tutaj, w tym miejscu, to zawsze coś może się stać. I musicie o tym pamiętać, a przez to, że widzicie cały czas jakieś, nie wiem, obrazki wyidealizowanych ludzi, to... Nie zawsze dostrzegacie to, jak wygląda życie i później porównujecie swoje życie z tym wyidealizowanym życiem i macie takie boom, bo nie można porównywać prawdziwego życia do czegoś, co nie jest prawdą, a dużo ludzi udaje w internecie, udaje kogoś, kim nie są. Mimo wszystko ja chciałabym widzieć prawdę, to jak jest, w sensie tego jest naprawdę bardzo mało ludzi może mówić o swoich uczuciach, bo się boi tego, że ktoś będzie ich krytykował albo źle odbierze. Boi się chyba nawet tego, że ktoś zrani ich uczucia, że otworzą się i ktoś nagle powie, że udaje albo wymusza coś. Ja mam gdzieś opinię ludzi, którzy mnie nie znają. Ja mam tylko jeden powód i mój powód jest to, żeby pomóc wam. Bo dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, żeby ktoś po tym, jak obejrzy mój film, jak przeczyta moją książkę, poczuł się chociaż odrobinę lepiej, chociaż się uśmiechnął na sekundę i pomyślał, kurde, może tak jest, może faktycznie coś zmienię. Niesamowicie dużo radości i szczęścia przynosi mi to, jak piszecie mi, że poszliście na terapię, że zaczęliście się leczyć i to jest naprawdę coś niesamowitego i strasznie się cieszę, że dzięki mnie zaczynacie żyć i cieszyć się tym życiem. I to jest naprawdę coś totalnie bezcennego, co nigdy mi nic innego nie da tyle radości, jak to, że ja wam pomagam. Nie wiem, czemu tak mam, po prostu tak mam i tyle. Ale wracając, rzuciłam to zdjęcie. Dużo wtedy portali pisało o tym, że odważyłam się na takie zdjęcie i tak dalej. Ja też tak jakby nie byłam do końca pewna, ale to, że się odsłoniłam, to dało mi też dużo tak jakby takiej ulgi. Miałam dużo zabiegów, w sensie nie chirurgicznych, ale miałam na przykład robione kwasy na twarz, w sensie, że później schodzi skóra i tak dalej. I nawet z kwasami wrzucałam nieraz zdjęcia na Instagrama, jak odchodzi mi skóra. I staram się co jakiś czas wrzucać zdjęcia, gdzie jestem bez makijażu, albo jakieś zdjęcia takie motywujące. Albo zdjęcia, pod którymi coś wam chcę przekazać, bo naprawdę dla mnie jest to bardzo ważne, żeby nie kreować wizerunku kogoś, kim nie jestem. Moja terapeutka powiedziała mi, w sumie zapytała mnie, co by było, gdybym była dla siebie miła przez dzień. Pewnie byłoby dziwnie. I na początku tak było. Było dziwnie być dla siebie miłą, ale ja strasznie dużo mojego życia poświęcałam innym ludziom
I kiedy w końcu przestałam i skupiłam się na sobie, tak jakby zaczęłam spędzać ze sobą więcej czasu, zaczęłam się je poznawać, zaczęłam siebie też rozumieć, bo terapia dużo rzeczy mi uzmysłowiła i ja nie byłam na siebie zła, ja nie miałam do siebie pretensji, bo w końcu rozumiałam, czemu się zachowuję, jak się zachowuję. Właśnie przez to, powoli, małymi kroczkami, zaczęłam siebie lubić, zaczęłam lubić spędzać ze sobą czas, bo jestem fajna. To, jak się wszystko zmieniło, odkąd zaczęłam budować relacje sama ze sobą, wszystko to, co pragnęłam zawsze i nawet na siłę wyciągałam od innych ludzi, miłość, akceptację, zrozumienie, dałam sobie samej ja. I nie potrzebowałam już szukać, nie potrzebowałam już prosić, nie potrzebowałam już wymagać tego od nikogo, bo mogłam sama to sobie dać. To jest tak samo, jakbyś miał przyjaciółkę, która by była dla ciebie bardzo ważna, dla której chciałbyś zrobić jak najwięcej, tylko że tą przyjaciółką jesteś ty i spędzasz nią czas, zajmujesz się nią, opiekujesz się nią, pomagasz jej, troszczysz się o nią, rozumiesz ją, akceptujesz, jesteś wyrozumiały, szanujesz ją i kochasz. I to jest bardzo ważne, szanować siebie, kochać i lubić przede wszystkim. Jestem przekonana, że dużo z was nie widzi tego, jacy jesteście naprawdę, w sensie pod całą chorobą, pod nawet wszystkimi emocjami, jakie macie, pod tym wszystkim jesteście gdzieś wy w środku. Jeżeli po to sięgniecie i będziecie chcieli to mieć, to dostać, to wam się uda, ale nie jest to łatwa droga. Jest to naprawdę ciężka droga, zwłaszcza kiedy całe życie dajesz komuś coś od siebie, innym ludziom i nagle musisz myśleć o sobie, postawić siebie na pierwszym miejscu za każdym razem, nieważne co się stanie, zawsze myśleć o sobie. I gdybym wcześniej myślała o sobie i gdybym wcześniej uważała siebie za wartościową, ważną i piękną osobę, to może nie stawiałabym się w sytuacjach, jakie się stawiałam. Może wybierałabym mądrzej ludzi do mojego życia i nie pozwalałabym im na to, żeby mnie krzywdzili. Może wcześniej bym już poszła na terapię. Może już dawno czułabym się tak, jak czuję się teraz. Bo czuję się bardzo dobrze. Czuję, że się zmieniłam. Czuję się dobrą osobą. I zmieniłam się też w stosunku do innych ludzi. Przestałam wymagać od nich tyle, nie mam wpływu na czyjeś życie, nie mogę decydować o czyimś życiu. Nie mogę na przykład wymagać od tego, że kierowca na przykład, z którym jadę, będzie dla mnie miły, bo ja jestem miła dla niego. Ja myślę o tym, że ja jestem miła, mimo że ktoś jest dla mnie niemiły i krytykuje mnie albo obraża, to nie znaczy, że muszę odpowiadać tym samym. Mogę odpowiadać tym, co uważam ja za słuszne, bo ja odpowiadam za siebie. A ja nie chcę robić nikomu krzywdy, ani być niemiła. Nie chcę być tą osobą, którą jest ten kierowca. Ja chcę być osobą, którą jestem ja. A jestem fajną osobą. To, że skupiłam się na sobie, że poznałam siebie, że zaczęłam spędzać ze sobą czas, bo ludzie myślą, że nie ma nic gorszego, jak ktoś sam idzie do kina albo do restauracji. Ja uwielbiam się zabierać sama do restauracji, uwielbiam się zabierać sama do kina. Nie znaczy, że nie lubię spędzać czasu z innymi ludźmi, bo też lubię, ale bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą. Lubię sobie wieczorem zapalić wszystkie światełka, jakie mam w moim domu, zrobić sobie czekoladę, usiąść sobie i oglądać jakiś serial albo film pod kocem. Nie czuję się samotna, mimo to, że jestem sama. Czuję się dobrze sama ze sobą. Możemy poznać chłopaka, możemy mieć przyjaciółkę, ale ci ludzie sobie mogą iść. Jednego dnia mogą zniknąć, może ich nie być. Ale siebie mamy do końca życia i ze sobą jesteśmy do końca życia. Więc im wcześniej to zrozumiemy, im wcześniej zaczniemy się dobrze traktować. Zaczniemy traktować się tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni nas traktowali. Nie ma innej drogi do tego, żeby być szczęśliwym, żeby cieszyć się z życia. Nie ma innej drogi niż to, żeby akceptować siebie i być dla siebie dobrym, i kochać się, i wspierać się, i być nawet z siebie dumnym. Ja jestem z siebie tak dumna, ile... I że cały czas
idę do przodu i że książka, którą skończyłam już dla was i która już za niedługo będzie i będziecie mogli ją przeczytać i tam jest naprawdę, tam jestem cała ja, tam jest całe moje życie i to wszystko jest dla was i dla mnie też. Dla mnie najważniejsze jest, żebyście doszli do, chociaż w połowie drogi, byli tu, gdzie ja jestem teraz. Jeszcze też nie jestem na samej górze, jeszcze jest przede mną sporo pracy i pewnie jeszcze dużo rzeczy przede mną złych też. Ale mam siebie, mam moją rodzinę, moich przyjaciół, mam Kermiego, mam was i jestem naprawdę szczęśliwa. I wiem, że dużo z was mówi, że nie, pewnie udaję na stolic, ale ja naprawdę czasami mam takie momenty, że aż po prostu aż chce mi się płakać. Tak strasznie dużo mam w sobie tej pozytywności. I jakbyście chociaż rok temu mi powiedzieli, że tak będzie, to nie uwierzyłam. Ale jestem tu teraz, jestem z siebie dumna i kocham siebie bardzo. I myślę, że strasznie dużo ludzi nie jest złych, złośliwych i zazdrosnych. Oni po prostu jeszcze nie pokochali siebie i nie mają w sobie tego dobra, tej miłości, tego ciepła do innych ludzi, bo jak mają mieć go do innych, skoro nie mają go do samych siebie? Oni nie są nauczeni tego, nie rozumieją tego, więc nie mogą wyrażać siebie inaczej niż w negatywny sposób. Pewność siebie przychodzi razem z miłością, przychodzi razem z akceptacją. Miłość do siebie samego jest jak taka ogromna tarcza i ona cię chroni, bo ty znasz swoją wartość, wiesz kim jesteś, kochasz siebie i akceptujesz. I to, że ktoś ci powie, że jesteś brzydka, że jesteś głupia, pomyślisz sobie, no wiadomo, że nie jestem. A to, że ty tak mówisz, znaczy, że coś jest nie tak z tobą. Zastanów się nad sobą, co jest nie tak. Dlatego jest tak dużo hejtu w internecie i dlatego tak ludzie się nie lubią, bo widzą coś, czego nie mają i nawet nie wiedzą, jak mają to osiągnąć, bo ktoś, kto pokazuje im, że ma idealne życie, chociaż czasami nawet nie ma, tylko udaje, ale załóżmy, że ma to idealne życie, to nie pokazuje, jak to życie osiągnąć, ale pokazuje, że ma to życie. Nie pokazuje tego, że kiedyś też było źle, że kiedyś też było mu ciężko, że nie akceptował siebie i tak dalej. On pokazuje już tą gotową bombonierkę, a ktoś chciałby zobaczyć, co było wcześniej. I dlatego ja tak bardzo lubię mówić o tym, co było kiedyś. Nie dlatego, żeby wam się żalić, jakie miałam ciężkie życie i tak dalej. Oczywiście, że było ciężkie, ale doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Może od czasu do czasu też warto pokazać, że jesteście zwykłym człowiekiem, że też wam coś nie wychodzi, że też macie jakiś ciężki okres, że jesteście smutni, czy po prostu macie dość, bo często ludzie mają dość. I najgorsze jest to, jak ktoś wkłada taki sztuczny uśmiech na twarz i nagrywa, no super, się cieszy i tak dalej, po czym wyłącza telefon i płacze. No to jest naprawdę strasznie przykre. I jeszcze bardziej jest przykre to, że ogląda to ktoś, kto jest smutny i widząc to myśli, że dlaczego tylko ja tak mam? I nie widzi tego wszystkiego, co dzieje się za kamerą, bo nikt tego nie pokazuje. Dlatego dla mnie to jest tak ważne, żeby pokazywać swoje emocje, to kim się jest. I nie wstydzić się tego, nie wstydzić się swoich uczuć, tego, że jest się wrażliwym, że ma się strasznie duże pokłady emocji. Bo to jest normalne. Niektórzy ludzie mają bardzo duży poziom emocjonalny, niektórzy mają mniejszy i tego nie rozumieją nawet. Każdy jest inny, ale każdy jest piękny na swój sposób i każdy jest wyjątkowy i nie ma tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, bo nie ma takiej drugiej osoby jak ty. Jesteś tylko ty i nie ma takiej drugiej osoby, chyba że masz brata bliźniaka, ale to pewnie da się jakoś wytłumaczyć. No i jesteście innymi osobami, tylko wyglądacie tak samo. Często to, co ludzie widzą na Instagramie, to jest wytwór, po prostu wytwór. Stworzony przez operacje, stworzony przez różne zabiegi, albo stworzony nawet przez Photoshopa, w sensie albo przez jakąś inną aplikację do edytowania. Ja też tak kiedyś robiłam, swojego czasu też przerabiałam bardzo mocno zdjęcia, tyle że uznałam, że to jest bez sensu. Po co mam pokazywać kogoś, kim nie jestem? Wolę pokazywać siebie, tak jak wyglądam. Z tym, że ja też jestem bardzo fotogeniczna, więc nieraz lepiej wyglądam na zdjęciach niż na przykład na filmie. I tutaj z boku pokażę wam,
jak wyglądają zdjęcia na Instagramie versus jak były one robione wcześniej, w sensie jedno jest edytowane już, a drugie nie, ale nie mam tak jakby nic pozaginane, nic powyszczuplane. Jestem kim jestem i po co mam udawać? Co z tego, że poprawię sobie coś na zdjęciu i będę wyglądała inaczej, jeżeli wyjdę później i ktoś powie mi, że wyglądam inaczej? Jaki to ma sens w ogóle? Jesteście normalni? Ja wyglądam teraz normalnie? Każdy wygląda normalnie? Jak ktoś się chce pomalować, to się może malować. Ja nie zabraniam nikomu się malować. Nie mówię, żeby wszyscy teraz chodzili bez makijażu i mówili, że no bez makijażu jest lepiej i tak dalej. Ja po prostu przechodzę do domu i zmywam się. Nie czuję potrzeby noszenia makijażu. Zresztą i tak się maluję do pracy tyle, co nakładam tylko korektor. Ja lubię siebie też w makijażu i lubię to, jak makijaż wpływa na to, jak wyglądam. Bardzo lubię błyszczące rzeczy, więc jak sobie dam rozświetlacz albo mam błyszczący błyszczyk, to jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że zrozumieliście coś i nie wiem, zaczniecie się lepiej traktować też. Będziecie dla siebie mili, bo to jest bardzo ważne. To jest pierwszy krok, żeby siebie zaakceptować, pokochać, polubić. To jest być dla siebie miłym. Myśleć o swoich potrzebach i nie szukać spełnienia ich u innych ludzi, tylko szukać ich w samym sobie. No, więc nawet jeżeli w tym roku straciłam 50% moich przyjaciół, to mam siebie, mam też resztę moich przyjaciół, mam rodzinę i mam też was. I dlatego jest dla mnie ważne bardzo, żebyście wy się poczuli lepiej. Mam wrażenie, że wszystko to, co ja przeżyłam w życiu, jest po coś. I jest po to, żebym mogła mówić o tym i pomagać. Internet jest jaki jest, z czym już nic nie zrobimy, ale każdy ma swój rozum i każdy powinien o tym wiedzieć. Nie porównywujcie się z innymi ludźmi, bo to nigdy nie będzie miało sensu. To tak jak macie dwie tabletki i gdybyście chcieli je porównać ze sobą, gdzie? Ta tabletka jest żółta i ma takie coś, tam jest witamina C, a ta tabletka jest brązowa, jest taka gładka i tak dalej. Każdy z nas jest inną tabletką i każda tabletka ma swoje zalety, ma swoje wady, jest piękna na swój sposób. I musicie to zrozumieć, bo ja nie będę tego powtarzała wiecznie, bo ja nie będę żyła, nie no, że będę żyła długo jeszcze, ale i dopiero jeżeli będziecie siebie kochać, będziecie znać swoją wartość, będziecie wiedzieć, kim jesteście, to będziecie spotykać w swoim życiu wartościowych ludzi. Będziecie wiedzieli, kto na was zasługuje i kto jest dla was dobry. I jeżeli ktoś będzie zły dla was, to wyrzucicie tą osobę z życia. Jeżeli ktoś będzie was krzywdził, to wyrzucicie tą osobę z życia. Jeżeli będziecie widzieć, że ktoś chce wam zrobić coś złego, to odepchniecie tą osobę, bo będziecie kochać siebie, troszczyć się o sobie, myśleć o sobie, stawiać siebie na pierwszym miejscu i to będzie najważniejsze. I myślenie o sobie na pierwszym miejscu jest ciężkie. Ja sobie zawsze myślałam na ostatnim miejscu, więc jak musiałam się przepchnąć na samą górę, to było mi bardzo ciężko. Ale zrozumiałam, że jeżeli siebie postawię na pierwszym miejscu, że jeżeli sobie pomogę, że będę się wspierać i będę silna, bo dzięki temu jestem naprawdę silna, to będę mogła zrobić jeszcze więcej, będę mogła wam pomóc jeszcze bardziej. Więc to, że stawiam siebie na pierwszym miejscu, nie znaczy, że jestem egoistą. To znaczy, że mam świadomość tego, co ja mogę i co potrafię i mogę jeszcze więcej dzięki temu. I to jest niesamowite i bardzo chciałabym, żebyście się tak poczuli, żebyście siebie pokochali, bo jesteście wspaniałymi ludźmi, jestem tego pewna, jesteście wyjątkowi, nie ma drugiej takiej osoby jak wy. Poznawajcie siebie, starajcie się siebie zrozumieć. Może pójdźcie nawet na terapię, żeby wam to trochę przyspieszyło. Nie bądźcie na siebie źli, nie gniewajcie się, nie krzywdźcie się, nie róbcie sobie krzywdy. Bądźcie dla siebie osobą, której potrzebujecie w życiu. Bo możecie nią być. I to w sumie tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Był chyba trochę inny, ja nie płakałam aż tak bardzo. Chciałam wam jak najwięcej przekazać tego, czego ja się nauczyłam. W następnym tygodniu będzie odcinek, mam nadzieję. Możecie napisać, o czym chcielibyście odcinek następny. Chciałam, żebyście wypisali w komentarzu 3 swoje zalety i 3 swoje wady, żebyście tak jakby nie bali się tego, bo ja też mam wady, ja przecież nie jestem idealna, nikt nie jest idealny. Bo nie chodzi o to, żeby pokazać tylko swoją dobrą część, ale też swoją złą, bo jesteście całością, to was kształtuje i nie ma idealnych ludzi, po prostu nie ma. Każdy jest jaki jest i
i trzeba to akceptować, więc to już za dużo gadania, dobra. Kocham Was bardzo mocno, całuję, dziękuję Wam, że jesteście ważni, jesteście wspaniałymi ludźmi, będę Wam to powtarzała na każdym filmie, dopóki w to nie uwierzycie. Kochajcie siebie, szanujcie siebie, bądźcie dla siebie dobrzy i bądźcie też dobrzy dla innych ludzi, nie tylko dla siebie ogólnie, bądźcie dobrymi ludźmi i to wszystko. Pa, pa.